Szybka akcja. Mam podnoszenie w górę. I jak robię podnoszenie w górę, to jest na górę strzałka. Słuchajcie, jak przekaźnik łapie. Tam mam woltomierz i spada napięcie, a nie podnosi się góra. Muszę wymienić prawdopodobnie jakiś akumulator, bo patrzyłem kilka miesięcy temu. I tak jak widać po pajęczynach, tylko patrzyłem do środka, nic nie robiłem. Tak jak to wygląda. Okej, wytypujemy ciebie. Nie wytypujemy ciebie, choć nie wiem, czy te kontakty jeszcze będą coś przewodzić. No, kontaktów już nie ma, spoko. Coś, czegoś nie ma, to nie zrobi zwarcia. Więc podejmiemy tego. I tego. Uznajmy, że wyszczepimy tego pacjenta. Już tutaj latami jest. Przyniosłem sobie zestaw z UPS-a, co miałem w piwnicy. Gdyż nawet nie zdążyłem pozamiatać. Nie zdążyłem, bo dzisiaj ma być konkretna burza. Przynajmniej tak mówią w czeskim radiu. Zawsze wolę czeskie posłuchać niż polskie. Tu mam nawet jakieś wartości. Bo na polskim radiu dopiero ci powiedzą, że coś się stało, a nie, że się stanie. Jak to u nas zawsze w Polsce. Polak mądry poszkodzeń, gdzie? Ja nie chcę być po szkodzie. Jest kilka rzeczy do zrobienia przy solar trackerze, ale myślę, że nie rusza. Nic się nie rusza. Siłownik musiał się zastać, albo go złapało. I teraz jestem troszkę w kropce, bo jak będzie wiatr w takiej pozycji, wiatr 100 km na godzinę, to nie wiem, czy to obstoi się. Zobaczmy, czy tutaj się uda ściągnąć. Przyrosło. Więc tutaj się odłamało, czyli to przyrosło. Dobra, to wymienimy tutaj za coś innego. Spróbuję sobie tego wziąć. On jest troszkę większy. Może będzie w stanie oddać więcej prądu. Więc akcja ratowania solar trackera przed burzą.